Cały czas w Charleston akurat jest rzut na pomnik, który został zniesiony po to, aby upamiętnić obrońców ze strony Konfederatów, obrońców miasta Charleston. I przy okazji tych, którzy ostrzeliwali Ford Center w kwietniu 1861 roku. Zresztą piękny park tutaj jest, są też pomniki upamiętniające wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych z lat 70. i 18. wieku. Są baterie dział. Ale po kolei. Przejedźmy sobie tak wzdłuż tej linii tutaj brzegowej i co my tu widzimy? O! Takie kształty łatwo rozpoznać. Na pewno jest to lotniskowiec. I jest to USS Yorktown. Było kilka okrętów tak nazwanych. Podczas bitwy o Midway został zatopiony USS Yorktown i ten, który widzimy, który działał w czasie wojny wietnamskiej na przykład, był zbudowany w czasie II wojny światowej i jeszcze w doku został przemianowany. Jak się mówi w Stanach, została przemianowana, bo każdy okręt, nie tylko okręt, też motocykl to ona, nie on tylko ona w języku angielskim. Czyli to jest USS Yorktown, który jest teraz muzeum. Lotniskowiec w Charleston. Jedziemy dalej. Kolejne takie tutaj małe ciekawostki i mamy... O! Oto jest Pinckney Castle. Byliśmy na cmentarzu, gdzie są sygnatariusze. Sygnatariusze Konstytucji Stanów Zjednoczonych pochowani. Jeden z nich miał tutaj swój zamek, Pinckney. Tak się właśnie nazwisko wymawia mniej więcej. I jak sięgniemy dalej wzrokiem, to mamy tam daleko wyjście na Atlantyk. Po lewej szarżuje niezłomny jet skier, jakiś inny motorowodniak. A to co widać tam, mam nadzieję, że jakoś złapie ostrość, to Fort Sumter. Istotne bardzo, bo tutaj padł pierwszy strzał wojny secesyjnej. Właśnie tam, gdzie przyleciał ptak właśnie nad tym. Unia, czyli po prostu Stany Zjednoczone, od których secedowały Stany Południowe, miała tam swój garnizon. 85 żołnierzy. 11 kwietnia 1861 roku major Anderson, który tutaj był dowódcą Konfederatów, wysyła meldunek, żeby poddali się i nie robili sobie żartów. No ale Jankesi nie chcą tego zrobić, więc przez 30 ponad godzin baterie, które tutaj za mną stoją, ostrzeliwały właśnie Fort Sumter. Nikt nie zginął w wyniku tego ostrzału i unioniści poddali fort, czyli było to pierwsze zwycięstwo Konfederatów po pierwszym wystrzale inicjującym wojnę secesyjną. Ale podczas honorowego opuszczania fortu i salw honorowych z dział, bo takie rzeczy się działy, na to Konfederaci pozwolili, zginęły dwie osoby z załogi. Były to ofiary, które rzeczywiście Unia poniosła pierwsze w tym konflikcie. Paradoksalnie w ten sposób. Więc kolejny dowód na to, że Charleston jest naprawdę miejscem niezwykłym historycznie, krajobrazowo, architektonicznie. Jesteśmy cały czas zachwyceni. A za fortem Charleston Atlantyk. Trochę żeśmy już przejechali, jak się okazuje, bo od oceanu do oceanu.
Pozdrawiamy.